dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w tygodniku Moralnego Niepokoju. I na samym początku bardzo dobra wiadomość. Otóż wiemy z nieoficjalnych źródeł, że oglądalność naszego programu stale wzrasta. Jest to dla nas powód do dumy, tym bardziej, że jednocześnie stale zmniejsza się w naszym kraju przyrost naturalny. Tak więc bez ustanku dążymy do sytuacji, w której będzie nas oglądało w Polsce więcej osób niż w niej żyje. Zapraszamy serdecznie. Przed Urzędem Rady Ministrów trwa właśnie protest nauczycieli, którzy domagają się podwyżek oraz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Mamy za sobą kolejny czarny tydzień w polskich szkołach. W całym kraju w trakcie zajęć ucierpiało 23 nauczycieli. Policja apeluje. Brak wyobraźni oraz brawura w stawianiu ocen niedostatecznych i nadmierne zaufanie w stosunku do ucznia to przyczyna wielu groźnych wypadków. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na wywiadówce. Cieszę się, że tak wiele osób przyszło, bo no są powody oczywiście, żeby porozmawiać. Jest mój specjalny gość, pan Kucias. Piątka! Piątka to jest rzecz nieosiągalna dla pana syna. Zaraz o tym porozmawiamy właśnie. Cieszę się, że pan przyjął pan zaproszenie do naszej szkoły na wywiadówkę. Przyjąłem, proszę pana, ale 2 godziny czekałem pod szkołą, aż mnie policja wpuści do środka. Bardzo pana przepraszam, był telefon do szkoły, że mamy tutaj bombę. Ma pan może chusteczkę? Nie mam, jak wychodziłem, zostawiłem Tomkowi, bo gdzieś dzwonił, owijał słuchawkę. No właśnie. No właśnie. Muszę powiedzieć, że pana syn Tomek z większości przedmiotów ma oceny niedostateczne. No i co? Ja też miałem niedostateczne, a dzisiaj jak chciałem odejść z roboty, to mnie kierownik 30 minut na kolanach prosił, żebym nie odchodził. Tak? Że gdzie on takiego fachowca znajdzie? A czym się pan zajmuje? Przewożę szambo. Tomek zdaje się idzie w pana ślady. Muszę powiedzieć, że ma karygodny stosunek do nauczycieli, na przykład ostatnio. Pan od biologii chciał mu postawić 2. I co? I stracił 2 jedynki. Poza tym Tomek znęca się nad nauczycielem WF-u, który jest jednocześnie, nawiasem mówiąc, mistrzem Polski karate. Tomek dziugał go oszczepem, kazał mu zlizać wszystkie linie z boiska, gniótł go piłką lekarską, a na koniec dusił czarnym pasem. Nauczyciela. I co, nic się nie stało Tomkowi? Nic. Nic. A ten WF-ista cały, mistrz świata, nie mógł pójść do dyrektora powiedzieć, co się dzieje, jak taki jest mistrz świata? Nie, ponieważ Tomek go zastraszył, groził, że spali mu dom. Nie, takie tam głupoty młodzieżowe tam. Kto by tam wierzył w spalenie domu? Tam? Tak, w każdym razie donos o tych wydarzeniach dotarł do dyrektora, a ten wezwał Tomka na rozmowę. I co? Po 30 minut tortur dyrektor zaczął sypać. Wygadał Tomkowi wszystko, między innymi to, że donos pochodził od nauczyciela WF-u. A czy ja mogę z tym nauczycielem WF-u porozmawiać chwilę? Nie, wczoraj spalił mu się dom. Nauczyciel ukrywa się w lesie. I widzi pan, do czego ten dyrektor doprowadził? Wszystko wykapował? Proszę pana, każdy by pękł, siedząc w zimnym pokoju, na odwróconym stołku, nago. Nago? Przy uczniu? Poza tym Tomek przypalał go papierosami. Nie wiedziałem, że Tomek pali. Ale to będzie od kogoś ślugi brać w domu. No właśnie, poza tym od dłuższego czasu z szatni giną różne drogocenne przedmioty. O, ja mam w domu to samo. To się trzeba pogodzić z tymi, to jest taka plaga naszych czasów. Czy pan o tym wszystkim rozmawiał z Tomaszem? Jasne. Oczywiście, proszę pana. On mi się skarży, że on się wychowuje w patologicznej szkole. I faktycznie, bomba, nauczyciel kapuś, jeden, drugi tam przy uczniu nago. Jak to się można uczyć? A to w ogóle jest dobry chłopak. Jak on kiedyś znalazł szczura, się, proszę pana, zaopiekował. Tak, nawet przyniósł go do szkoły. Przez 2 tygodnie w szkole szalał tyfus. Sprzątaczka do tej pory ma plamy. No i widzi pan, jak się można uczyć z tyfusem i z poplamioną sprzątaczką? Gdyby tego było mało, to Tomek jeszcze ostatnio dostał nagadę z religii.
Nie. Tak. Z religii? Tak. No to już się miarka przebrała, gdzie on jest. Jak go spotkam, to tak mu dupę złoję, gdzie on jest. Panie Kucias. Gdzie on jest? Są metody wychowawcze innego rodzaju. Gdzie jest ten ksiądz? Nie, panie Kucias! Panie Kucias! Bogdan! Co ty cały dzień czytasz? Boże, telewizor się zepsuł! Irena, proszę cię, weź ty się puknij w głowę. Proszę cię, puknij się w głowę. O! Pierwszy raz w życiu zrobiłaś coś, o co cię poprosiłem. Ktoś do drzwi puka. A kogo to cholera niesie? Może to dzięcioły zalęgły się pod okapem? Irena, proszę cię, daj dożyć starości, nie gadaj takich głupot. Dzień dobry. Dzień polecony dobry. Do pana Bogdana. Dobry? Do Bogdana, no, ja jestem Bogdan. Jak to się rozniosło, że Bogdan czytać potrafi? No właśnie, pewnie. Chcą mnie wziąć do wojska. No nie, no to państwo zdycha w oczach. Do rezerwy. O! Do rezerwy. Jeszcze lepiej. Panie listonoszu, ja nie wiem, jaka to wojna się szykuje, ale z Bogdanem to my jej nie wygramy. Do karty. Ale panie listonoszu, ja nie mogę iść do wojska. Ale dlaczego? Jak on wejść do wojska z takim placpusem? Panie listonoszu! A do czego ja za nim będę potrzebny? Nie! Wyciory do lufy się skończyły! Pewnie tak! Irena, przestań kłapać... Fajnie jest! Przestań kłapać tym dziobem, bo cię gołymi rękami zastrzelę tu! Co? Zastrzelę cię gołymi rękami, ci wyjadę z banana, to ci się odechce. Tak? A ja mówię do kuchni pomóc. A spróbuj tylko ty, nędzio. A spróbuj. A spróbuj. A zobaczysz, że spróbuję. Spokój. Spokój, cisza. Odezwała się Ginnita z OMZ-a. Panie, jak ja mam iść do wojska, jak ja 30 lat mam wojnę z tym hitlerowcem? No. Nie wiem. Nie, panie Bogdanie, pan tu podpisze. Pana, ja tu nic nie podpiszę, tylko jak pan mi dał kopertę, tak, to ja panu w tą kopertę coś włożę przyjemnego i wie pan co, jakby co, to pod tym adresem nikt nie mieszka, tak jest? Tak jest! No, oczywiście! No, odmaszerował! Odmaszerował! No. Jeszcze ja to bym się nawet chyba do tego wojska nadawał. Tak jest! Pewnie, ty wiesz co, a propos. No. Obudź mnie jutro rano. Tak. Tylko nie szuraj. Nie szuraniem, proszę się, kapci, nie szuraniem. Tylko obudź mnie tak normalnie rano o 6, jak człowieka, tak? A o 6, a czemu tak wcześnie? Mam wartę pod monopolem. Kopalnia pomysłów. Tak można jednym słowem określić nowy rządowy projekt uzdrowienia gospodarki. Jest to w zasadzie jedyna kopalnia, jaka obecnie w naszym kraju wychodzi na swoje. Podjęto właśnie decyzję o likwidacji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Dlaczego? Nasze rządowe obliczenia wykazały, że ten resort jest całkowicie niedochodowy, nierentowny. Okazuje się, że do każdej decyzji podjętej w tym ministerstwie każdy podatnik, pan, ja, ci ludzie muszą dopłacać 50 zł, więc była to decyzja trudna, niełatwa, no ale konieczna. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Likwidowany minister i jego zastępcy przerwali autokarową wycieczkę do Włoch i ruszyli na stolicę. Doszło do starć z policją. Zabezpieczono niebezpieczne przedmioty, które przywieźli ze sobą protestujący. Proszę państwa, to są ludzie doprowadzeni do ostateczności, proszę państwa. Ja sam bym się zdenerwował, gdyby się okazało, że muszę przerwać swoją wycieczkę do Włoch. Kiedyś, bracie, pamiętam, robiłem w administracji. Ty? Tak. Ale jakiej państwowej? Nie, takiej zwykłej. Wiesz,
osiedlowej, nie? Ale też się robiło przekręty. I kiedyś, bracie, rower stał na korytarzu, nie? I wtedy zrozumiałem, że człowiek jest istotą tragiczną, bo tak, nie wziąć jak stoi, to grzech, nie? Ale też wziąć nie swoje, to też grzech, nie? Ale co, wziąłeś? No w końcu wziąłem, bo największy grzech to głupota. Witam w naszym kraju, mistrzu. Witam. Postawiłem rower przed wejściem, nie ukradną mi. Jak go ukradną teraz, to już nie panu. Podoba się panu w naszym kraju? Bardzo mi się podoba. No właśnie. Wiemy, że jest pan ekscentrykiem. Tymczasem na liście pana wymagań nie ma nic niezwykłego. No może poza tą oryginalną piżamą szytą z krzyżackich płaszczy. A czemu ma służyć materac wypchany srebrnym mechem syberyjskim? Mech syberyjski amortyzuje drgania grawitacyjne i poprawia niezwykle tak zwaną krzywą Herbsta, która jest odpowiedzialna za ilość palców u nóg. A futro foki szetlandzkiej, pod którą pan śpi, to po co? Leżąc pod nim, jakoś lepiej znosi pan ruch próżni kosmicznej? Nie, cieplej mi. Poza tym, to jedyny sposób, aby hinduski bóg kamienia Obayashita nie miał do mnie dostępu. Dziękuję za wywiad, a my już wkrótce dowiemy się, czy ten białoruski pomocnik jest w stanie uratować drużynę Siekiery Piła przed spadkiem do czwartej ligi. Wujku Adolfie! Wujku... O rany! Siekiera Piła spadła do czwartej ligi. Wujku Adolfie! O, wujek jeszcze żyje. To się bardzo dobrze składa. Wujku, mam do wujka pytanie. Są do wygrania wrotki. Czy wujek przypadkiem nie wie... Kogo? Czy wujek przypadkiem nie wie, jak się nazywa stolica Chorwacji? Kto idzie? Ja przyszłem do wujka i się pytam, czy wujek nie wie, jak się nazywa stolica Chorwacji, bo rozwiązuje krzyżówkę. Krzyżówka! Malbork! Malbork? A, tak, dobrze, ale wujek, nie Krzyżacji, stolica, tylko Chorwacji. Jak się nazywa stolica Chorwacji, bo ja nie wiem. Aha, stolica! Stolica, no stolica, stolica. Bułgarii? Chorwacji. Sofia. Bułgarii to Sofia. Bardzo dobrze, Polski Warszawa. Węgier Budapeszt. A jak się nazywa stolica Chorwacji, bo ja nie wiem, a wujek wie, bo... Bo wujek tam był kiedyś. Wujku, przypomnij sobie, byłeś kiedyś, no, w Chorwacji. Pogrzeb w pamięci. Czyj pogrzeb? W pamięci pogrzeb! W pamięci pogrzeb, byłeś tam kiedyś, Chorwacja! A, no, to Zagrzeb! Ale nie zagrzebuj! Odgrzeb! Pogrzeb w pamięci i odgrzeb! Zagrzeb! Odgrzeb! O, coś takiego jak odgrzeb to by nawet pasowało. To, żeby z przodu były dwie inne litery. No bo Zagrzeb! Ale się wujek zaciął na... Stolica jest taka, Zagrzeb! Zabrze? Zagrzeb! Zabrze nie pasuje. Nie pasuje, no bo to jest Zagrzeb! Jak? Zagrzeb, Zagrzeb, ty głucha pało, żeś ty! Nie, wujek, to nie zegrze. Nie wiem, no. Trudno, no. Nie wygramy wrotek. Byśmy sobie pojeździli, wujek, nie? Bym wujka wyprowadził na wrotkie, a tak nic, no. Trudno, no. Nie wiem, wujek. To sam będę musiał, no. Kurczę. Wiem! Jasne, przypomniało mi się. No pewnie, że tak. Wie, wujek, jak? Zagrzeb! Zagrzeb! Jaki zaprzęg? Zagrzeb! We wiadrze? W Zagrzebiu! Zagrzeb! No! Słyszę przecież! Tak? Tak! Zagrzeb? Tak! Dobra. No! Ale co ty tam będziesz robić, dziewucho w tym Radomiu?
Radom. Są miasta, do których się przyjeżdża i w których się zostaje, których nie sposób opuścić, które wręcz wciągają, zasysają człowieka. I takim miastem dla mojego wujka jest właśnie Radom. Zawitał do niego 10 lat temu i już pozostał. Chociaż może teraz za dobre zachowanie zostanie przeniesiony do Ostrowca. Wujku, jeżeli mnie teraz słyszysz i oglądasz, wiem, że jest ci źle, ale uwierz, nie tylko tobie. Jest mi źle i nie mam dziewczyny, która do serca by mnie przytuliła i wyszeptała: jesienie, zimy, nie martw się kocie, ja cię obronię. Nie zabierze mi ciebie ani ta, ani inna. Ale na szczęście jest pani Wiesia, pani Wiesiunka za barem. I ja, jak ten hrabia przed barem stanę i elegancko się do niej przymilę. Mademoiselle Wiesia, ultra du. I jak dosięgnę, to klepnę w tyłek i wtedy pod wpływem piękna wykluje się ze mnie śpiew. La 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 la, la la la. Nie mam dziewczyny takiej uroczej z długimi włosami, a gdybym miał, to chciałbym pachnącą tak delikatnie, ale wyraźnie, pachnącą perfumami. Ale na szczęście jest pani Wiesia, pani Wiesiunka za barem. I ja, jak ten hrabia przed barem stanę i elegancko się do niej przymilę. Przepraszam, pani Wiesiu, o której pani kończy pracę? Nie? A jutro? Też nie? A pojutrze? Czy w ogóle nie tak? I pójdę szeroko ciemną ulicą i tam mnie prostaka gwiazdy zachwycą i wtedy pod wpływem piękna wykluje się ze mnie śpiew. La, la, la. Sytuacja jest tego rodzaju, że w kraju jest źle i nie wiadomo, kiedy będzie lepiej. Co tam grzebiesz? A tak se kalasony poprawiam. No, czyli jednak coś w tym kraju się poprawia. Co się stało, dziadku? Co tak machacie? Zgubiliście się w lesie? Siadajcie, podwiozę was. Dzień dobry, sierżant Szukała, kontrola drogowa. Dokumenty, panie kierowco, dokumenty. Tak, policja drogowa? Tak. W tym worku po nawozach? A gdzie mundur? Policja nie ma pieniędzy, dlatego mam na sobie uniform zastępczy. Tak? Tak. A może ja też mam na sobie uniform zastępczy? Jestem komendantem i wywalę pana z roboty na zbity pysk. Nie jest pan komendantem. Skąd pan wie? Komendant chodzi w kartonie po pomarańczach. Dobrze, dobrze, dosyć tych dyskusji. Panie kierowco! Zatrzymałem pana, bo radar wykazał, że przekroczył pan prędkość. Tak. Policja nie ma pieniędzy, tak? To skąd wam się nagle wziął radar? Mamy radar zastępczy. Zastępczy z czego? Z nietoperza. Dobra. W porządku. No i ile jechałem? Według niego poruszał się pan 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy. Czyli 130 na godzinę. Ale jak ja się mogłem poruszać 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy, jak ja się poruszałem żukiem?
Żukiem zardzewiałym pospolitym. Proszę pana, w tamtym tygodniu był taki, co jechał 8 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy, a jechał komarem. Dobrze, dobrze. Dosyć tych dyskusji, panie kierowco. Piszemy mandacik. O, miałem kiedyś taką samą torbę jak pan, ale ją tydzień temu wywaliłem na śmietnik. Panie Mąkosa. Skąd pan wie, że Mąkosa? Było napisane na torbie. Panie Mąkosa, ponieważ policja nie ma pieniędzy, wypisałem panu mandat na starej gazecie. Proszę, formularz zastępczy. Ile? Człowieku, ten nietoperz cię pogryzł? Człowieku, przecież ja w życiu tyle nie zarobię. Spokojnie, spokojnie. To jest tegoroczny deficyt budżetowy. Pan płaci to niżej, napisane węglem. Nie, no ale tyle pieniędzy też ja nie mam. No błagam pana, mam żonę w ciąży, mam raptem przy sobie 10 zł, no nic dzisiaj nie jadłem jeszcze, no pan się zlituje. No. Wie pan co, no bardzo pana proszę, niech pan zapłaci, ja w ogóle ostatni raz jadłem tydzień temu. No, a? No wie pan co ja jadłem? Co? No to właściwie wstyd powiedzieć. No nie. No na ucho panu powiem. Co? No, pięknie, Bogdan, pięknie. To ty tu sobie pogaduszki urządzasz i to w dodatku z jakimś brudasem. A ja pół godziny czekam na ciebie w samochodzie. Kochanie, ten pan jest z policji. Tak, a ja jestem ze słonecznego patrolu. No ja. Dzień dobry, sierżant szukała z normalnego patrolu. Milcz, śmierdzący woże na śmieci. Z mężem rozmawiam. I wiesz co, Bogdan? Bardzo dobrze się stało, że sobie posiedziałam w tym samochodzie. Bardzo dobrze. I może mi powiesz, co znaczy ten ślad damskiego buta na podsufitce? Irena! Ireno! Ktoś chce zniszczyć naszą piękną miłość! Irena, ale co ty w ogóle do mnie rozmawiasz? Jakiś ślad! Pytasz się, Bogdan, jaki ślad? Bułgarski ślad! To na takie sobie niby grzyby jeździłeś do lasu, tak? Irenko, to jest jakiś temat zastępczy! Tak, ja w sprawie tego mandatu, bo chciałem w końcu zakończyć sprawę... Milcz, stary dziadzie, mówiłam, z mężem rozmawiam. I wiesz, co Bogdan ci powiem jeszcze? Przebrało się. Wiesz, co się przebrało? No właśnie, tłumaczę ci, pan sierżant się przebrał. Co się przebrałeś? Miarka się przebrała, ja mam naprawdę tego wszystkiego dosyć. Ja już sobie pomyślałam, co z tym zrobię. Ja cię po prostu, Bogdan, zastrzelę jak... Irena, spokojnie, spokojnie. Sierżancie, spokojnie, Irena. Spokojnie, Irena, podnieś to, Irena! Sierżancie, czy ten worek jest wodotwardy? Nie jest. Pan mnie zasłoni, no człowiek. O nie, proszę pana. Tutaj jest państwo, to jest państwo w ogóle demokratyczne. Na pierwszym planie zawsze stoi obywatel. Milczeć! Dosyć tego, Bogdan. Koniec z naszym małżeństwem. Ja strzelam. Nie! Kotek. No. Ale ja. Nerwówka, przegoniliśmy szmaciarza, co? No, patrz tam. I z tym papierosem. Tasiak zasuwa. Tasiak zasuwa. Gdzie? Tam. Aha. Patrz! Leż. Ale się wyłożył twarzą w błoto. A nie, to nie błoto. Nie no, miał szczęścia nie chłopina. Nie ma, chłopina się wpakował. Szczęścia. No nic. Ale niedożywienie w policji jest straszne, wiesz, Irena? Tak. Tak, widać, że nie ma siły. No. On mi mówił, tydzień temu ostatni raz jadł obiad. O. Tak, rosół jadł. O, no to nieźle. A z czego był rosół? Z koguta. Nie, no to jakoś tam sobie radzą. Tak, ale tego koguta zdjęli z radiowozu. No co ty? To wszystko na dziś, a za tydzień polecamy dramat polskiego kina. Wściekły byk. Remake znanego... Tak? Ale to jest inaczej napisane. Remake. Dobrze. Remake znanego amerykańskiego filmu, którego podjął się znany reżyser Tomasz D. W polskiej uwspółcześnionej wersji twórcy usunęli z niego wszelkie niuanse psychologiczne, koncentrując się na półtora godzinnym naparzaniu po gębach i obrzucaniu się wulgaryzmami. Do zobaczenia za tydzień.